Witam Was ponownie. Dzisiaj kolejny raz mam przyjemność spotkać, rozmawiać i wyciągać bardzo ciekawe, magiczne i mistyczne informacje od mojego serdecznego przyjaciela Maturanata. Witam serdecznie. Chciałbym zapytać Ciebie o... Ja z astrologią spotkałem się w ten sposób, że kiedyś, gdy przeglądałem gazety z programem telewizyjnym, tam zawsze była taka część informacje dla byka, barana i pozostałych znaków zodiaku na dany czas. Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? No bo każdy z nas wie, że jesteśmy spod tego znaku lub spod tego znaku. Jak byś mógł powiedzieć, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli ja na przykład jestem z kwietnia, spod znaku byka, ktoś inny jest spod innego znaku. Jakieś wskazówki podaj nam. Dobrze. Pierwsza rzecz jest taka, jak mówiłem na poprzednim filmie, te obliczenia jak dla nas w astrologii wedyjskiej się nie zgadzają, tak? Że ja się urodziłem pod koniec marca i zgodnie z tradycją wedyjską jestem spod znaku ryb, a nie znaku barana, więc jeśli nawet odczytuję to, co tam jest napisane, to już nie, tak naprawdę nawet nie dotyczy mnie, by musiał czytać, jeśli chodzi o ryby, tak? Druga rzecz jest taka, że to, co tam opisują, to jest tylko ogólna informacja, która tak naprawdę można dopasować do każdego. Moja ciocia pracowała w gazecie, mówiła, że sobie przekładała tam, tak? Więc moim takim skromnym zdaniem no, są tam opisane cechy danego znaku, zodiaku, ale nie możemy zapomnieć, że my nie mamy tylko jednej planety Słońce, które jakby określa nasz charakter, nasze zdrowie. Słońce jest w stanie nam pokazać, czy będziemy bogaci, czy nie, jakie mamy predyspozycje. Tym bardziej domy od Słońca, 12 dom od Słońca pokaże, co żeśmy wygenerowali w poprzednim życiu, jakie mamy kwalifikacje. Bo tak jak mówię, mamy jeszcze Księżyc, który ukaże nam nasz umysł. Czyli znak Zodiaku zależy od ułożenia, ustawienia Słońca w momencie ich narodzin. Tak. Ale mamy jeszcze parę innych planet, tak, i one mają różny wpływ. Mógłbyś powiedzieć, jaki wpływ, tak krótko, te główne planety, jaki one mają wpływ na każdego z nas? Na każdego z nas. Fajne pytanie i w ogóle ja to zawsze się śmieję, że jak jest 9 planet i te planety są w różnych znakach, mamy 12 znaków, więc mogą być w 9, no to my z każdego znaku coś też pobieramy, tak? Dlatego, że tak jak mówiłem, Księżyc ukazuje nasze emocje, nasz stan, stan naszego umysłu, więc jeśli jest w znaku raka, tak jak ja mam dla przykładu, no to ukazuje, co jest ważne dla mnie, dla moich emocji, tak? Jeśli mówimy o Merkurym, pokaże, jak ja się komunikuję, jak ja podaję Tobie rękę, kiedy się spotykamy, ile mam kultury osobistej. Kiedy mówimy na temat Marsa, to tak, ile ja mam energii, tak? Czy ja mam energię, żeby jechać na festiwal i tam 5-6 godzin być na tym festiwalu, czy w ciągu dnia mam energię, czy jej nie mam. Wenus ukaże, jak ja postrzegam ten świat, jeśli chodzi o piękno, o harmonię, związki, relacje, tak? Jak będę doświadczał miłości partnerskiej. Jowisz jest taką jedną z najważniejszych planet w horoskopie, dlatego że ukazuje, ile szczęścia i satysfakcji będziesz miał w tym świecie. Ile będziesz się realizował, jakie Twoje wartości będą, albo jest w stanie pokazać Twoje dzieci. Tak naprawdę każda planeta ukazuje różny aspekt naszego życia. Ale powiem Ci jedną rzecz, która jest bardzo istotna, na przykład Wenus, o której mówiłem, ukazuje związki, ale Wenus jest w stanie Ci pokazać samochód. Czy będziesz miał dobry samochód, czy nie. Mars pokaże, tak jak mówiłem, Twoją energię do działania, do funkcjonowania, ale też ukaże, czy będziesz miał Ziemię. Czy kupisz sobie Ziemię, tak? Więc każda planeta ma wiele, my to mówimy, znaczeń. W tradycji wedyjskiej mówimy, to jest karaką, czyli sygnifikatorem na przykład domu, mieszkania, więc każda planeta ma potencjał nam dać, ale też nam zabrać, tak? Więc tak jak mówiłem, mamy 9 planet. Do tych planet zaliczamy również węzły księżycowe, jak Rahu i Ketu. Czyli mamy Słońce, które ukazuje nas, ukazuje naszą osobę, ukazuje nasze ego, jak my się czujemy w tym świecie, gdzie my będziemy się realizować. Jeśli znasz godzinę, to wiesz, jaki obszar twojego życia będzie dla ciebie ważny. Dlatego Słońce jest bardzo istotne. Mówiłem o Księżycu, który ukaże nasze emocje, Merkury, jak my się komunikujemy, Mars, ile mam energii, ile mam siły, ile mam potencjału, czy muszę odpocząć sobie na przykład po 2-3 godzinach pracy, czy może mogę pracować 10 godzin, tak? Mamy również Jowisza, o którym wspomniałem. Jowisz pokazuje filozofię. Jowisz da nam informacje na temat twoich podróży, wyjazdów. Saturn? Och, jak ludzie słyszą Saturna, to już się boją, tak? Ale Saturn jest bardzo istotny, dlatego że pokaże twój kręgosłup moralny i jak bardzo jesteś odpowiedzialną osobą, tak? Czy za swoją pracę, za siebie, za innych. I mamy te węzły księżycowe jak Rahu i Ketu. Ketu odpowiada za wyzwolenie nas z tego świata. Mówimy, że jest moksha karaka. Moksha znaczy wyzwolenie, czyli ma za zadanie transformować nas na platformie duchowej, abyśmy ostatecznie wrócili do świata duchowego. A Rahu przynosi nas do tego świata. Czyli jest takim, można powiedzieć, planetą, która ukazuje nasze słabości, które będziemy mieli na to życie, z którym będziemy musieli się tutaj zmierzyć. Tak? Więc każda planeta ma swoją misję, każda planeta ma swoje zadanie, ale trzeba otworzyć indywidualny horoskop i zobaczyć, jakie to zadanie jest dla... Jak one były poustawiane. Dokładnie, dokładnie. Gdy słyszę, zwykle jak mam z Tobą do czynienia i słyszę o astrologii, o tym, jak dużo dowiadujesz się, jak Twoja wiedza się poszerza, to zaczynam tak czuć, że może pojawiać się wśród ludzi takie pragnienie, taka chęć, żeby wszystko w życiu zrobić zgodnie z horoskopem, żeby codziennie zadzwonić do astrologa, zapytać, czy dzisiaj jest dobry moment na to, czy jutro coś zrobić i nawet taki blok, że ojejku, czy ja powinienem zawsze zapytać. Czy spotykasz się z takimi osobami, które żyją właśnie w ten sposób, że nie są w stanie zrobić, żeby ta astrologia również dawała wolność, ale żeby nie ograniczała. Żeby też nie ograniczała, ale też żeby nie wpaść w jakieś uzależnienie, prawda? Tak. Że ja bez astrologa nie mogę podjąć jakiejś decyzji, prawda? Jak znaleźć taką złoty środek? Widzisz, do wszystkiego potrzebujemy właśnie takiego balansu. Ja nie jestem zwolennikiem właśnie takiego, że 24 godziny na dobę wszystko sprawdzam. Każdy mój wyjazd, każdą moją decyzję, ważną decyzję zdecydowanie, ale musimy sobie dać też taką przestrzeń w tym wszystkim. Dlatego uważam, że najważniejsze decyzje jest jak najbardziej dobrze podejmować. Ślub, tak, jakieś fajne wydarzenia, zobaczyć, co się w danym okresie dzieje, czy ten czas jest dobry, czy coś trzeba naprawić, ale nie być fanatycznym, tak? Nie być też fanatycznym, mieć też swój, taki swój luz, takie wolne podejście też do tego. Tak naprawdę według astrologii to my mamy około 33% wolności, a resztę to jest przeznaczenie. Więc musimy też wygenerować sobie też poczucie swojej własnej wartości i tej dojrzałości, tak? Podam taki przykład, że przychodzi do mnie 2 osoby, chcą wziąć ślub i ktoś im tam powiedział, że astrologicznie nie jest dobrze. A moje pierwsze pytanie było, czy ty ją kochasz? Bo problemy w życiu będą i tego nie unikniesz. Tylko kwestia jest tego, czy ty jesteś dojrzały do tego, żeby podjąć decyzję, żeby z tą osobą być. I wtedy możemy otworzyć horoskop i razem zobaczyć, co trzeba przerobić, a co jest fajne. To nie astrolog jest od tego, żeby tobie powiedzieć, czy ty masz być z tą osobą. to ty musisz dojrzeć do tej decyzji. Jak to się mówi, życie to nie rurki z kremem. Tak, tak, tak. A więc czasami nawet może mamy doświadczyć czegoś, bo może nas to ma czegoś nauczyć, tak? I to... Jest tak, że przychodzisz do astrologa i astrolog może nie widzieć coś, co normalnie by zobaczył, dlatego że nie jest to danej osobie nawet dane. Czasami możemy powiedzieć, o, ten astrolog to czy tamto. Każdy z nas ma pewne przeznaczenie, tak? Ale jedno jest pewne, że to, co ja praktykuję, każdy, kto przychodzi do mnie, to jest w moim sercu i ja zawsze się modlę za tą osobę, tak? Żeby ta osoba też doświadczyła tej dobroci, tak? Żeby była też prowadzona przez, w mojej odczuciu, przez Pana Boga w swoim życiu, żeby doświadczyła swoich realizacji, żeby też była chroniona. Więc jakby nie zostawiam te osoby. Zawsze też daję im tą możliwość, że mogą zadzwonić, porozmawiać, bo te dni są lepsze i gorsze, jak w życiu. Ale to nie może być tak, że o każdą rzecz, nie wiem, wyjścia z domu będziemy sprawdzać, bo to zabiera naszą wolność. Znaczy są... Dzisiaj jesteśmy w ogóle w takim szczególnym czasie przesilenia letniego. Tak. Czyli mamy najdłuższy dzień, najkrótszą noc w tym roku. Czy są takie... Dlatego tak późno przyjechałeś, bo mówię, że mam dużo czasu. Mamy krótką noc. Czy są jakieś takie ogólne wskazówki, że na przykład szczególne okresy w ciągu roku, gdzie ty chciałbyś albo mógłbyś powiedzieć, słuchajcie, moi drodzy, bez względu na to, czy jesteście spod takiego znaku, czy słońce jest tu, w waszym horoskopie, czy w innym miejscu, to teraz mamy taki szczególny czas i w tym szczególnym czasie zwróćcie uwagę na te lub inne aspekty swojego życia. Tak. Widzisz, teraz jest trudny czas, koronawirus, niektórzy wierzą, niektórzy nie wierzą. Różnie to bywa, ale każdy z nas doświadcza trudności. I to, co jest na niebie, to Jowisz, planeta, która ukazuje nam harmonię, spokój, miłość, daje nam poczucie stabilności. Ona jest w upadku. Ona jest jeszcze z taką inną planetą, Marsem i Saturnem. Co to znaczy ogólnie Yama Yoga? Że dobre cechy upadają, a kłótnie, złość, gniew dominuje i możemy to wszyscy doświadczyć, bez względu na nasz horoskop. Więc moją taką radą jest dla wszystkich, aby kontrolować się, tak? Ale osoba, która jest pastorem, księdzem, osobą duchowną, aby zrozumiała, że musi wziąć odpowiedzialność za innych. Dlatego, że ten okres Jowisza pokazał, że osoby duchowe, tym bardziej osoby duchowe, powinny brać odpowiedzialność za to, co robią, ale i my brać odpowiedzialność za to, co my też w życiu, można powiedzieć, przysięgamy, czyli bierzemy na przykład ślub, łamiemy często nasze śluby, nasze zasady, nasze słowa. Więc ten Jowisz w upadku ukazuje, że my powinniśmy w życiu stać się bardziej prawdomówni, więcej miłosierdzia, więcej współczucia, tak? Dlatego, że ten nawet okres był taki globalny, tak? Ta sytuacja stała się w znaku Strzelca, a Strzelec to ukazuje cały świat, że nasza postawa powinna się zmienić. Nie tylko moja, twoja, ale każdego z nas, że my powinniśmy brać odpowiedzialność za siebie, tak? Za swoje życie, ale też brać odpowiedzialność za drugiego człowieka, tak? I w tym okresie to jest taki, można powiedzieć, dla mnie najgłębszy przekaz, że weź nie tylko odpowiedzialność za siebie, ale za innych. Weź odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje czyny. Nie kłóć się, nie walcz, tak? Więcej pokory, więcej miłości, więcej zrozumienia dla drugiego człowieka. Powiedz w takim razie, kiedy ten czas astrologicznie zmieni się na jakąś kolejną sytuację? Jak długo będzie trwało? Około roku czasu. Około roku czasu, tak. Dlatego jest to taki trudny i ciężki czas dla wielu osób. Na całym świecie dostaję informacje, że jest trudno. I ludzie, w zależności teraz od twojego indywidualnego horoskopu, to będą właśnie takie indywidualne problemy, tak? w życiu danej osoby. Ale to nie jest tak, że my mamy tylko Jowisza takiego, bo są inne rzeczy, że ktoś może nawet zarabiać w tym okresie, tak? I to dobrze zarabiać. Ale Jowisz pokazuje, że ludzie mogą zarabiać, bo mogą kombinować, tak? Nie do końca być. To tak jak widzimy, ludzie podnoszą ceny, czasami te ceny nie są tak do końca prawdziwe tak? Uczciwe, tak. Więc ten czas bardziej pokazuje, że mamy się zjednoczyć, mamy być jak jedna wielka rodzina, bez względu na to, jak wyglądamy, jaką mamy przynależność religijną, tak, ale mamy się szanować, bo tutaj na tej planecie jesteśmy my i to od nas zależy, jak ten świat będzie wyglądał. My go kreujemy. Nie dziwmy się, moi drodzy, w związku z tym, jeśli mamy ochotę czasami się kłócić, taki wpływ tak. I czeka to nas jeszcze przez parę miesięcy, ale ja sam tego też doświadczyłem, że jak się o czymś wie, jest to wiele łatwiej z tym. Więc jak wiesz, że jest taki czas, wiesz, że ten czas sprzyja temu, to łatwiej jest czasami zatrzymać się i połknąć słowo, które chce się wypowiedzieć. Tak. Wartościowy. W związku z tym chciałbym poprosić Cię o to, jeśli czujecie, że to warto, jeśli chcielibyście usłyszeć więcej takich informacji, to ja kieruję taką prośbę z mojej strony. Mam nadzieję, że poprzecie ją ze swojej strony również tym, żebyśmy raz na jakiś czas spotkali się gdzieś, czy nawet jeśli będziemy daleko od siebie, to żebyś to nagrał dla nas i żebyśmy mogli się podzielić tym z Wami również jakąś taką informacją, co się dzieje na niebie, nad nami i jak na to spojrzeć, jak z tego skorzystać. Jak najbardziej jestem w stanie napisać, zadzwonić, przyjechać. Więc nie ma problemu. Tych wydarzeń na niebie jest, można powiedzieć, regularnie coś tam się dzieje, są zmiany. Tak jak dzisiaj, tak? Dzisiaj jest też taki dzień, gdzie trzeba uważać na to, co jemy. Nie jeść za dużo, nie jeść za tłusto, dlatego że na przykład nasze żołądki nie są w stanie tyle strawić. Ta energia księżyca jest bardzo słaba, więc lepiej jakiś soczek, tak? Dlatego, że księżyc jest bardzo taki ciekawy, jak wiesz, patrzyło się na księżyc i się kiedy zasiać, tak? Kiedy jakieś warzywo, owoc, swego czasu nawet pamiętam, piekarz mi mówił, że patrzył na fazy księżyca i wiedział jak wyrośnie chleb. Jak wyrośnie chleb. Miałem jednego klienta, który zajmuje się meblami. I on na podstawie wycinki drzewa wiedział, że to drzewo będzie naprawdę przez długo można dom budować na lata, tak? Więc zdecydowanie fazy księżyca, fazy planet możemy regularnie mogę się dzielić, co jest korzystne, a co lepiej uważać, tak? Że dana konstelacja nie jest dobra dla ślubu, albo jakieś wydarzenia, albo właśnie dzisiaj, albo za miesiąc czy za dwa jest bardzo dobry czas na to, żeby ten ślub wziąć, albo gdzieś wyjechać, podróżować, otworzyć firmę, jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję za wszystko, co przekazałeś nam. Proszę bardzo. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany tym, aby uczyć się astrologii wedyjskiej, jeśli ktoś chciałby skorzystać z umiejętności, z wiedzy, z doświadczenia Maturanata, w linkach pod spodem przekażę Wam informacje, jak znaleźć tą niezwykłą osobę. Postaram się również dopilnować, aby raz na jakiś czas z jakąś tam częstotliwością jakieś informacje również zamieścić dzięki uprzejmości Twojej, abyśmy byli bardziej świadomi tego, co się dookoła nas dzieje. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia, do usłyszenia.